3056 biegaczy zapamięta wczorajszy dzień doskonale. Takiego biegu na parkowych alejach jeszcze nie było. Zawodnicy mieli do pokonania jedną 10-kilometrową pętlę. Trasa była bardzo urozmaicona i ciekawa. Pierwszy linię mety przekroczył sosnowiczanin Andrzej Nowak, któremu pokonanie trasy zajęło 33 minuty i 3 sekundy. Dziewczyny, do biegu pozostało pół godziny. Jak nastroje dzisiaj? Jesteśmy podekscytowane, tak, i bardzo zdenerwowane, ale się nie możemy doczekać. Pełną parą. Dajemy! Uczestniczycie cyklicznie czy debiut? Jak to wygląda? W każdym biegu, który odbywa się w Parku Chorzowskim, biegamy, tak, i nie tylko w parku. Również biegi górskie, Ramagedony i jeszcze biegi uliczne i wszystkie, które są w parku. Jaki dystans przed nami dzisiaj? Dzisiaj dyszka! Będzie nasza! To jest wymagający bieg, korona parkowa? Bo to jest cykl rozpoczynający koronę parkową. Tak, w zeszłym roku całą koronę parkową zaliczyliśmy i myślę, że to jest jeden z bardziej wymagających. Dużo podbiegów na trasie, dużo ludzi, adrenalina, fajnie. A to się trzeba jakoś przygotować? Jak to wygląda? Całe życie się przygotowujemy do tego biegu. No, widać, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, tak? No, oczywiście, oczywiście. Jak widać po stroju, zapraszamy wiosnę. Często bierze Pani udział w biegach parkowych? No, ostatnio, nawet wczoraj biegłam w Ustroniu, w Kolejarzu. Bardzo ciężka była trasa, bo prawie jak na skocznie stocha trzeba było wbiec. Bardzo ciężko było, ale dałam radę. A jak ta trasa tutaj przedstawia się w porównaniu z innymi? O, to będzie lajtowa. Bardzo lekko w porównaniu do wczorajszej, to będzie super. Piękna, słoneczna i pierwsza wiosenna chyba taka niedziela. Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto biegać? No wiadomo, przychodzi taki moment w życiu, tak zwana starość. I ja akurat w swoim przypadku wiem, że trzeba zrobić coś, żeby na tą starość być w jak najlepszej kondycji, żeby cieszyć się tą emeryturą jak najdłużej. I dla mnie to jest na chwilę obecna największa motywacja do biegania, do czynnego po prostu jakiegoś brania udziału w różnych takich imprezach, także na starość trzeba jakoś się trzymać. Co rozumiemy przez to czynne bieganie? Jak często powinniśmy uprawiać ten sport, biegać? To jest kwestia indywidualna, bo wiadomo, jednemu pasuje pobiegać sobie po jakimś trakcie leśnym, inni znowu czują tą adrenalinę na zawodach tego typu jak tutaj, a inni wyznaczają sobie cele typu maraton, półmaraton, ultramaraton, też kwestia indywidualnego podejścia. A jak Pan ocenia ten bieg? Na chwilę obecną bardzo dużo ludzi, zaskoczyło mnie to. Warunki idealne praktycznie jak zawsze do biegania. No i zobaczymy, no. Ma być to łatwo i przyjemnie, bo 10 km tylko, ale tak jak wspomniałem już kiedyś, przygotowania, jeszcze raz przygotowania w moim przypadku do maratonu i dzisiaj będzie tak zwany test szybkościowy dla mnie, jak jestem w stanie szybko pobiec, bo nie będę ukrywać, że za tydzień w Krakowie też biorę udział już, ale w półmaratonie i to będzie znowu wyznacznik dla mnie wytrzymałościowy. Skąd do nas przyjechaliście? No i jakie samopoczucie przed biegiem? Jesteśmy z Pyskowic. Niektórzy dojeżdżają do nas z różnych innych miast. Czujemy się wyśmienicie, tak? Jak się czujemy? Trudny bieg? Słucham? To trudny bieg? Dla niektórych może być, ponieważ biegną pierwszy raz taki dystans, nasi debiutanci, ale są dobrze przygotowani. Dadzą radę. Także będzie dobrze. Przygotowani dobrze. I jak na co dzień przygotowujecie się do tego typu imprez? Co drugi dzień się przygotowujemy. Co środy się spotykamy, biegniemy po 5-10 km. A to tak zależy od każdego, kto się czuje na siłach, tyle biegnie. W strefie startu przygotowano sporo atrakcji, m.in. strefę dla dzieci i badania wzroku. Przed startem głównym odbyły się biegi dla dzieci. Łącznie wystartowało w nich ponad 300 młodych zawodników.